Siemano. Trochę w nietypowym miejscu, z tyłu za mną śmietnik. Trochę się przykręcę. Jestem na parkingu koło stacji. Jadę nad wodę. Nad jaką? Tego wam nie powiem, bo sam nie wiem. Mam tylko na mapie zaznaczoną kineskę. I jadę. O tej wodzie kompletnie nic nie wiem. Poza tym, że jest nieduża i trudna. Ale to pokażę wam już, jak dojadę na miejsce. Ja już się zbieram, starczy tego odpoczywania. Mam jeszcze jakieś 30 km. Ciśniemy. Chyba dojechałem. No i co, jestem już na miejscu. Namiot już rozłożyłem. Byłem już, dopłynąłem pontonem już. Poszukać sobie miejscówek. Trochę mi to zajęło, dlatego tak trochę późno się łączę z wami. I pokażę wam teraz miejscówkę. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie myślałem, że będzie aż tak ciężko. No ale to jest karpiarstwo. I tak, tu postawiłem swój namiot. Jest trochę krzywo, a on jest duży, ale jakoś tam go komponowałem. Tu mam zaraz przyczepkę. Jeszcze pełno gratów. Do namiotu założyłem sobie taką przedłużkę z tandem bajca. Chciałem ją sprawdzić. Pewnie lepiej by to wyglądało, jakby było to na równym terenie. Ale jest fajnie, jestem zadowolony, jest masakra. Tyle miejsca, że petarda, nie? Myślę, że to spokojnie. Nie wiem, raz, dwa, trzy, z pięć łóżek by weszło nawet. Tam sobie podwinąłem od namiotu. I tak jest gorąco, to nie będę się zamykał nawet. Podłogi też nie rozkładam, bo bez sensu. Ale co, przejdźmy do samej wody, to o tym pogadamy sobie później jeszcze. Oj, woda jest masakra. Zobaczcie to. Teoretycznie w ogóle nie ma szans, żeby rybę doholować do brzegu. Jest to pełno zielska. Po braniu będę musiał wypływać na wiosłach tutaj za ten pas ziela. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, co tam się dzieje. Pełno jakichś kołków. Tu jakaś wyspa, jedna, druga, ponton. Miejscówki sobie wytypowałem pod drugim brzegiem, przy trzcinach. Znaczy są trzciny, później jest pas takich grążeli i zielska. Tam zauważyłem w jednym miejscu, jeszcze za grążelami jeszcze jest zielsko i później ściana zielska się kończy i tam adekwatny zestaw. Później bardziej na lewo, to już przy grążelach już jest czyściej. W miarę twardo, nie ma tam jakiegoś lekki namułek. O, gdzieś się spławił jakiś. Wcześniej widziałem jakiegoś byka, jak się spławił, także ryba tu jest na 100%. Nic, spróbujemy powalczyć, może coś się uda wyjąć z tej wody. Tu jakiś jest pomost zalany. Dobra, ja się biorę, a jutro więcej wam pokażę.
jestem po pierwszej nocce na tym zbiorniku. Nocka minęła spokojnie, ale za to w dzień coś już zaczęło się dziać. Mam pierwszą rybkę, nie jest duży, ale fajny, pełnołuski czarnuszek. Zobaczcie sami. Fajna rybka. Jak mówię, nie za duży, ale z takiej wody cieszy. Piękny. Mam nadzieję, że podejdą też większe i uda się jakiegoś złowić. Dobra, ja wypuszczam rybkę i biorę się za wywózkę. Długo nie musiałem czekać na drugie branie. Dosłownie godzinkę. Jest drugi. Też nie za duży, ale fajny. Dalej wieje. Taki bączyś. Ale fajne czarne, takie są ciemne. Pokażę go z drugiej strony jeszcze. Dobra, zdążyłem się przebrać po tamtym, nie całego ochlapał. Fajna rybka. Wieje strasznie. Nie wiem, jak to się nagra. Wiem, że słońce też nie za bardzo tutaj jest, ale do nagrywania, bo chyba mojej twarzy to nie widać. Ale nic nie poradzę na to. Nie ma tu zbytnio warunków do nagrywania. Jeszcze raz wraca do wody. Pięknie. A ja czekam na te większe. Kolejna rybka, też z tych mniejszych, znowu pełnołuski, ale taki no większy niż tamten i grubasek. Dobra, przerzucę go spod wieraka, nagramy i będziemy wypuszczać. Kolejne złotko. Ciężki był ten hol podczas tego wiatru. Znosiło mnie masakrycznie, ale się udało. No to już taki ładniejszy grubasek. Fajna rybcia. I cieszę, że coraz większy biorą. I są trzy rybki, dwie wędki do wywiezienia, jedna jeszcze stoi z tyłu za mną, fala jest zarąbista, nie wiem czy, chyba trochę poczekam, może trochę się uspokoi ten wiatr, bo ciężko jest stąd wypłynąć w ogóle między tymi kołkami, a już dalej to lepiej nie mówić. Ale jak już się będzie wyjścia, to będę cisnął. Dobra, teraz jakaś kawka, coś przekąszę i będę myślał, co dalej. Nara. Dobiegła końca moja zasiadka na tej wodzie. Jeszcze na sam koniec odwiedzi mnie ładny karp pełnołuski. Może kilogramami nie powala, ale fajnie.
Ostatnią wędkę miałem jeszcze na podzie, już umiałem zwijać, bo już jestem spakowany. To znaczy miałem płynąć po nią, bo tu nie da się zwinąć. A tu rolka. I taki jegomość. Może da się pokazać. Proszę bardzo. Piękny karpik. Czarnuszek. Super. Raz go wam pokażę. Piękny. Wraca do rąk. I niestety to już będzie koniec. Ale jeszcze tu wrócę. Bo wiem, że są tu na pewno większe ryby. No i co? Ja już spakowany. Miałem być dwie doby, zjeżdżam po pierwszej. Na pewno tu wrócę, bo woda fajna. Tak jak widzieliście, udało mi się złowić cztery rybki. Nieduże, ale cieszą z takiej wody, na pewno cieszą mi to bardzo. Wiem, że są tu duże ryby. Nawet słyszałem takie potężne spławy w nocy, że szok. I co? Na pewno następna moja wizyta na tej wodzie to będzie się trochę różniła, bo już nie chcę przyjeżdżać tutaj sam, tylko będę chciał kogoś zabrać ze sobą. Nawet już wiem, kto ze mną przyjedzie. A to dlatego, że po pierwsze będzie łatwiej ogarnąć te wszystkie wywózki, hole, czy tam zdjęcia nawet. A po drugie będzie bezpieczniej. Bo tak jak wiecie, wywózka na 150-100 metrów, hol ryby, wszystko zostawiasz na brzegu. A różnie to bywa. Ktoś się tu zakręci i można stracić parę fajnych rzeczy. Ja dzisiaj akurat miałem taką sytuację, ale wieje. To jest kolejny powód, dlaczego jadę. Co ja mówiłem? Aha, miałem taki właśnie taki przypadek dzisiaj, że wracałem z rybą, a tu dwóch takich łebków młodych sobie koło namiotu się kręci. Ale na szczęście nic nie zginęło. Chłopaki też nie uciekali. Co świadczyło o tym, że po prostu byli ciekawi, co ja tam holuję i co przyciągnę do brzegu. Ale różnie to bywa. Nie wiadomo, na kogo się trafi, nie? A przypłynąć pontonem, zanim ja bym tu spłynął do brzegu, no to już by tam mogli nawet samochodem tu podjechać, wziąć parę rzeczy, wrzucić i ich nie ma, nie? Nawet bym nie znał numerów ani nic. Także lepiej być we dwójkę, bezpieczniej. I tyle. Wieje strasznie, namęczyłem się dzisiaj przy tym wywożeniu. Słońce jeszcze tak grzało, mimo że ten wiatr jest, ale czuję, że się opaliłem. Na pewno na twarzy i moją łysinę. I co? Śmigam. Trzeba zaplanować kolejny wyjazd gdzieś. Nie wiem jeszcze kiedy, ale mam nadzieję, że już niedługo. Może tutaj. Zobaczymy. Dobra, ja uciekam. Trzymajcie się, pozdro.